Z nami trener Kamil Kiereś, szkoleniowiec Stali Mielec. Panie trenerze, jak by ocenił Pan dzisiejszy sparing w wykonaniu swojego zespołu? No dla mnie ten sparing taki miał też podłoże mentalne, bo też kiedy wróciliśmy w tamten poniedziałek do pracy, no sporo takich niespodzianek w kontekście ubytków kadrowych, no ale z tym trzeba było się liczyć, bo wiele kontraktów się zakończyło, tacy piłkarze jak Alex Vallejo, Fabian Hiszpański czy Mateusz Mag, oni podjęli decyzję, że będą kontynuować swoją karierę gdzie indziej i tak naprawdę sporo takiej jakby niepewności, ale to też wynikająca, takie emocje były naturalne, bo też dużo niewiadomych i tak naprawdę czekaliśmy na ten sparring pod takim kątem, gdzie też mówiłem, że bo wcześniej tak naprawdę ciężko budować taki mental takiego teamu, kiedy są zawodnicy testowani, kiedy są zawodnicy bez podpisanych kontraktów i dzisiaj właśnie wydaje mi się, że ten sparring pod takim kątem mentalnym zazębia nam trochę takiego mentalu, pojawili się nowi zawodnicy jak Eman, jak Pajnowski, Maciek Domański podpisał też nowy kontrakt, czy też młodzieżowiec na pierwszej połowie Rozwadowski, bo ten układ młodzieżowca nowo trzeba budować, plus ci zawodnicy, którzy te kontrakty mieli, byli trzonem zespołu Wlazło, Matras, Gettinger, a też mówię Trąbka i Wołkowicz, już mamy jak gdyby taką namiastkę rywalizacji, co prawda no fajnie, że to jest zwycięstwo, zawsze to jest na plus, ale wydaje mi się, że też ten mental, ale pod kątem sportowym ten sparing wydaje mi się miał sporo takich dobrych też momentów, bo cieszyło mnie to, że drużyna potrafiła właśnie się w tym nowym układzie w środku na tyle gdzieś konstruować i rotować, że potrafiliśmy naprawdę się przy tej piłce utrzymywać. To mnie cieszy. A czy był Ci jakiś zawodnik, który Panu najbardziej wpadł w oko podczas tych 90 minut? No na pewno tutaj kilku zawodników zagrało na swoim poziomie, czy też Mateusz Matras, który powiedzmy no, liderował tej formacji powiedzmy w trakcie rundy, Piotrek Wlazło, ale tak bardziej bym tutaj właśnie, to znamy poziom tych zawodników, ale myślę, że każdy z nich będzie starał się swój potencjał jeszcze uzewnętrznić, żeby jeszcze tutaj powiedzmy kibicom pokazać się z jeszcze lepszej strony, bo wydaje mi się, że kilku piłkarzy stać na jeszcze więcej. Wydaje mi się, że zdrowy zawodnik. No, trzeba wyróżnić Emana, bo rzeczywiście dużo interwencji, dużo takiej pewności w kluczowych momentach. No, dobre wejście tego zawodnika w zespół. Nie widzieliśmy Ci na boisku Macieja Wolskiego. Co z nim? Kontuzja, uraz? Jeżeli chodzi o tego zawodnika i kilku innych, to są też gracze, którzy do tej pory z nami trenowali, ale też jakby podjąłem decyzję, zresztą ci gracze, którzy jeszcze z nami są, byli zawodnikami tej drużyny, ale jeszcze nie podpisali kontraktów, no dzisiaj z nami jakby nie grali, bo też podjąłem decyzję, że wolę, bo ta rzeczywistość trochę przed tym sparingiem dla nas była trudna, bardzo wąska kadra, ale też podjęliśmy decyzję, że chcemy żyć jakby bardziej w nowej rzeczywistości, mieć świadomość, z kim jesteśmy jakby zazębieni kontraktami i z tego momentu podążać. To są gracze, którzy jeszcze z klubem rozmawiają, ale kwestie tego, czy oni jak gdyby z klubem osiągną porozumienie w kwestii przyszłości, no to zależy jak gdyby od negocjacji między zawodnikami a klubem, a jak to się potoczy, nie wiem, to wszystko może nastąpić dwie strony. Trójka zawodników, Arkadiusz Kasperkiewicz, Marcin Flis i Dominikas Barauskas. Jaka jest ich przyszłość? Czy jest bliżej podpisania umowy z klubem, czy dalej od odejścia? To znaczy, jeżeli chodzi o Kasperkiewicza i o Flisa, to tutaj w tej kwestii klub jak gdyby rozmawia, negocjuje z zawodnikami. Trwa to trochę już długo, ale to jest no, kwestia między zawodnikami i jak gdyby zarządem, bo ja w tej chwili jak gdyby moja decyzyjność jest bardziej sportowa. Prezes, tutaj ten obszar właśnie podpisywania kontraktów jest dla prezesa. Nie znam bliżej przyszłości tych zawodników, tak jak powiedziałem, może to być tak, że ich przyszłość będzie kontynuowana w tym klubie, ale może liczę się z tym, że też zawodnicy być może wybiorą taką nową drogę, tak jak to zrobił Mag, czy Vallejo, czy Hiszpański. Na jakiej pozycji według trenera jeszcze Stal potrzebuje wzmocnień? Znaczy szukamy dosyć wszechstronnie, bo też widzimy, choćby zacznijmy od bramki, że został powiedzmy układ Kochalski-Dudek, wiemy, że odszedł Mrozek. Na pewno ktoś tam jeszcze dołączy. No wiadomo, że dołączył Eman, też klub jak gdyby
tak pan mówi, rozmawia z Kasperkiewiczem czy Flisem, ale też to świadczy też o tym, że do tej formacji też na pewno trzeba jeszcze zawodników uzupełnić. Mówię o trójce w obronie. Wiadomo, że lewe wahadło, Gettinger, Wołkowicz, tam będzie bardzo mocna rywalizacja. No musimy tutaj, Rozwadowski się pokazał na prawej stronie, ale musimy też kolejnych młodzieżowców, także no już ta liczba się gdzieś tam podwaja. Środek pola, tutaj Piotrek wlazło, dołączył Trąbka, jeszcze są dwa miejsca. W strefie dziesiątki jest jedno, być może dwa miejsca, no i dwa miejsca w napadzie tak naprawdę, czyli jeszcze zobaczyliśmy dzisiaj drużyny, ale tak naprawdę, jak tak wymieniłem, to jeszcze być może 10-12 nazwisk, także pracy przed nami bardzo dużo i nie chciałbym, żeby ten sparing jakby coś nam zaciemniał i jak gdyby, wydaje mi się, on pokazuje taki fundament, że też nie, żeby nie wywierać na sobie presji pod kątem dokoptowywania zawodników za wszelką cenę, tylko rzeczywiście poszukać zawodników jakościowych, co nie jest proste, choćby patrząc na takie kluby jak Lech, Legia, które mają scoutingi, a jednak potrafią się pomylić.